Do 15. Będziemy nie, no strasznie długo. Pomódlmy się, stańmy, proszę. Dobry Ojcze, będziemy Cię jeśli dalej, będziemy przyjmowali, Ojcze, Twoje słowo jako Twoje słowo. Ojcze, my będziemy pozwalali na to, żeby Twoje słowo ono przenikało głęboko, Ojcze, i dotykało każdego fragmentu naszej duszy, Ojcze. My poddajemy Ci duszę teraz, Ojcze, nasze umysły, emocje, Ojcze. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet w duchu nad tym i ogłaszamy, że to Twoje słowo będzie budowało teraz fundament funkcjonowania naszych dusz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, i ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę teraz pomówili o takiej rzeczy. Która pozwala nam praktycznie działać w tym, co powiedzieliśmy wcześniej. To znaczy tak, wiemy już doskonale o tym, że Bóg nie ma faworytów, że On nie ma osób szczególnych i że każdy z nas jest predysponowany do tego, aby uwalniać potężną Bożą moc naszego ducha, która tam jest złożona i która daje nam możliwości usługiwania, realne możliwości usługiwania, które zostawiają Boży ślad. Wiemy też, że aby tą moc uwalniać z naszego ducha, musimy być ludźmi pełnymi słowa. Nasza dusza musi być jakby przeniknięta słowem. Musimy myśleć jak Słowo Boże i mówić jak Słowo Boże. To jest bardzo ważne, bo to też jest ważne, że my nie tylko na sucho wypowiadamy pewne formy jakieś. Musimy myśleć, tak jak mówi Słowo Boże. Ja nie znam żadnego języka obcego, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy nauczają języków, no to ludzie ci mówią, że sukces pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się myśleć po angielsku na przykład. Jak już myślisz po angielsku, to wtedy zaczyna być super. Jeśli tam myślisz po francusku, to już wtedy te mówienie jest zupełnie inne. My musimy myśleć, tak jak mówi Słowo, myśleć. I tak naprawdę przekonywać ustawicznie swoją duszę do tego, że Ty tylko, duszo moja, możesz myśleć właśnie tak, a nie inaczej. Dlatego jest napisane, Święty Paweł mówi, że my bierzemy każdą myśl w niewolę posłuszeństwa. Czyli jakby terroryzujemy, terror wprowadzamy. Terror wprowadzamy w swoim umyśle. Ty będziesz tak myślał. Ty tak będziesz myślał. Ty tak będziesz myślał. Nie mamy komfortu położyć się i pomyśleć, o czym chcemy. My u nas na przykład ludzi w kościele uczymy, mówię tak, że mówię, idziesz spać, to modlitwa innymi językami do snu. Nie ma, że ty zasypiasz i myślisz o niebieskich migdałach. Ty sobie, nie wiem, może tam myślisz. Jakieś myśli masz. Że ty masz komfort mieć myśli sobie jakieś takie. Wtedy kładę się, żeby sobie myśleć o czym chcę. Nie wiem, co tam sobie ten myśli. Jeden ma takie, drugi inny, nieważne jakie. Ja mówię, nie możesz myśleć jak chcesz. Nie masz takiego komfortu. Tak, jesteś wolny, wszystko możesz, ale jesteś wolny do tego, aby mądrze wybierać. Kiedyś Bóg mi powiedział taką bardzo ważną kwestię, którą sobie zapisałem. Być wolnym, to mądrze zależeć. Być wolnym, prawdziwie wolny człowiek, to jest ktoś, kto wybiera sobie swojego coacha sam. Tak? Jesteś wolny. Jesteś wolny, a więc teraz wybierz sobie twojego mistrza. Skoro jesteś wolny, bo wtedy przecież byłeś zniewolony, narzucano ci mistrzostwo, tak? Kazano ci słuchać tego czy tamtego, kazano ci myśleć tak czy inaczej. A teraz nie jesteś wolny, Chrystus cię uwolnił, więc wybierz mistrza. Wybierz. I mamy wybrać to, o czym myślimy. My nie myślimy o tym, co chcemy. Inaczej, my nie myślimy o tym, do czego nasza dusza była przyzwyczajona. To sobie mówi tak, no ja zasypiam, to sobie myślę o jakimś, nie wiem, o czym, jakimś serialu telewizyjnym. Więc teraz nie powinieneś oglądać seriali telewizyjnych, bo one prują mózg. A druga sprawa to jest to, że ty nie powinieneś w ogóle myśleć o tym później nawet. Nie możesz rozpatrywać tych rzeczy później. To nie jest wolność, to jest infekcja. Sobie robisz sam infekcję i sam się infekujesz, brudzisz się. Tak? Brudzisz się. Po prostu brudzisz się, zanieczyszczasz sobie głowę, zanieczyszczasz. I potem masz ciężko przez te zanieczyszczenia prawidłowo mówić.
No bo jak ty jesteś zanieczyszczony w myślach swoich różnymi rzeczami, prawda? To potem ty jak mówisz, to nie mówisz jak mówi słowo, bo słowo nie jest w tobie. Rozumiesz? Tylko ty mówisz to, o czym myślałeś. A skutek jest taki później, że robisz to, co mówiłeś. Też myślę, bo to jest tak, myślenie, mówienie, robienie, tak? Stary schemat, fundamentalny stary schemat. Ale wiemy o tym, że musimy myśleć jak Boże Słowo i mówić jak Boże, być przenikniętym Bożą mentalnością. Bożą mentalnością. Przenikniętym być. Trenujmy to, bo to jest bardzo ważne trenować, no bo to nie jest tak, że my sobie teraz otrzymujemy jakąś szczególną moc. Nie, to się trenuje. Jest napisane, ćwiczcie się w pobożności. A gdzie jest ćwiczenie się? Ustawiczny trening. Ten trening polega na tym, że ty sobie planujesz to, że ty sobie dobierasz odpowiednie materiały, że rozumiesz, ty to planujesz, jakby życie swoje planujesz. Moja żona jest świadkiem, porozmawiajcie z nią, ja mam coś takiego, że ja się modlę do Boga, mówię, Panie, ty jesteś Bogiem zorganizowanym. Ja w ogóle wierzę w organizację Bożą. Wierzę w coś takiego, że Bóg jest super zorganizowany. Że to nie jest chaotyczne, że On nie ma chaotycznych działań. I teraz ja się mówię, Panie, naucz mnie duchowego zorganizowania, tak? Ja chcę być zorganizowany duchowo. Ja jestem organizowany, ja nie mówię, że to jest doskonałe, bo absolutnie, ale jestem zorganizowany duchowo. To znaczy, że ja nie mam takiego chaosu, że na przykład sobie po prostu wstanę rano i sobie pomyślę, jakoś będą działy się rzeczy. Nie. Ja te rzeczy muszę poukładać. Ja je w duchu muszę poukładać. Ja je muszę w duchu poukładać. Te rzeczy będą tak, jak ja je poukładam. Nie tak, jak one by miały być, ale tak, jak ja je poukładam. Wstaję rano, na przykład ogłaszam, w imieniu Jezusa. Odrzucam i odpycham, tak? Wszelki stres, wszelkie czary, wszelką manipulację, każdy rodzaj demonicznego wpływu, tak? Ustanawiam te rzeczy. Przez to na przykład nie pojawiają się ludzie pewnie w moim towarzystwie. Jedną z moich stałych modlitw to jest to, Panie, zachowaj mnie od ludzi przewrotnych i złych. Jak mam pięknie, bo nie pojawiają się w moim towarzystwie. Mało ludzi przewrotnych i złych jest w naszym towarzystwie. Nie wiem, ludzie, inni, wiesz, bracia i siostry mówią, wiesz, ja bez przerwy mam jakieś jazdy z ludźmi. Ja mówię, a dlaczego masz te jazdy z ludźmi? Czemu oni się pojawiają? No jak to czemu się pojawiają? Ja mówię, przecież możesz to poustawiać. No poustawiaj sobie to. No poustawiaj. Wiesz, teraz to ja, naprawdę ja wielokrotnie w trudnych sytuacjach, kiedy jesteśmy, na przykład wchodzimy w jakiś nowy system, gdzieś wdzieramy się w pewne nowe miejsce jakby w duchu i widzimy tam nawał różnego rodzaju ludzi przewrotnych i złych. To są często ludzie religijni, taki poprawnie przewrotni i źli, poprawnie, bardzo poprawni w tym wszystkim są. Wiesz, to jest tak, wiecie na czym polega poprawność demoniczna? Bo jest niepoprawność i poprawność. Poprawność demoniczna na przykład jest wtedy, że Jezus mówi tak, idę na krzyż, tak? A święty Piotr przychodzi i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie? On był tak poprawny, pierwszy humanista. No jakże Ty możesz mówić, że Ciebie ukrzyżują, zabiją i w ogóle? Prawda? To jest humanista, więc to poprawność taka. Ludzie nas poprawiają. Kiedyś przyszedł taki zespół demoniczny z naszego życia i zaproponowały nam te demony, żebyśmy objęli kościół w Niemczech. Pięknie, słuchaj, kościół w Niemczech. Rozumiesz? Dobra pensja, wszystko pięknie, rozumiesz? W euro. Ładnie. No tylko to rozumiesz. Ale wszystko po niemiecku. No ale po niemiecku. No jak się możesz, wiesz, pozwolić, żeby ktoś przy dziecku mówił po niemiecku? Rozumiem, no nie da rady, no. No nie tak. To musi, rozumiesz, ty musisz te rzeczy widzieć. Ale żeby je widzieć, musisz być pełen słowa. Jak ja jestem pełen słowa, ktoś do mnie przychodzi, jest taka propozycja, ja mówię, to czy ja widzę tą propozycję? Lewa propozycja. Lewizna jakaś przyszła do mojego życia. Coś lewego, krzywego, coś nie... To niby teologicznie wszystko w porządku, tak? Pan mi błogosławi. Ale widzisz, że to krzywe.
Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale jak jesteś, masz platformę słowa w sobie, tak? To ty wszystkich rzeczy nie musisz umieć wytłumaczyć. Ja wielu rzeczy nie umiem wytłumaczyć. Ja na przykład nie umiem wytłumaczyć, dlaczego z pewnymi ludźmi nie chcę mieć nic wspólnego. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ani oni nie są jacyś grzesznicy, ani oni nie są jacyś wywrotowcy, rozumiesz, o co chodzi? A ja wewnętrznie nie mam przekonania, żeby z nim znaleźć 1000 złotych nawet. Bo ja wolę po prostu stracić z kimś innym 1000 złotych, niż z nim znaleźć. Bo ja wiem, że będzie problem później. Coś mam takiego w środku, wiesz, o co chodzi? Coś mam. I to jest spowodowane tym, że jest jakaś platforma słowa, Duch Święty się na tym porusza, ty zaczynasz rzeczy wiedzieć. Nie umiesz ich wyjaśnić i tak dalej. Ale to jest miejsce uwolnienia Bożej mocy dopiero z twojego życia. I teraz tak naprawdę pomówimy o rzeczy bardzo praktycznej. Pomówimy o tym, czym jest odwaga. Odwaga to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem robionym, a nie mówionym. I życie Kościoła to jest życie bardzo, bardzo fizyczne. Fizyczne. Więc możemy na przykład dużo gadać o tym, jak my bardzo chcemy, żeby ludzie się nawracali, tak? No ale musimy być ludźmi głoszącymi, żeby się ludzie nawracali. Tak? Trzeba głosić. Trzeba głosić, trzeba głosić, trzeba głosić. Modlić się o ludzi i głosić. Są dwa sposoby. To jest jakby jeden sposób, dwie nogi tego sposobu. Jak co robimy? Modlimy się stawienniczo, tak? I głosimy Ewangelię. Bardzo prosto. I musimy to robić ustawicznie. W ten sposób się będzie poszerzało. No i teraz my to wszystko wiemy. Jak dochodzi co do praktyki, no to wiemy, jak wygląda praktyka. Praktyka bardzo daleko leży od teorii. Jak wschód od zachodu słońca. Przecież. Jak wschód od zachodu słońca. Naprawdę. Teoria. Mój kolega kończy w tej chwili szkołę teologiczną, bo tam jest przymuszony, w cudzysłowie, przez jego denominację, w której on tam jest pastorem, żeby tą szkołę teologiczną skończył. I ostatnio do niego dzwonię, mówię, jak tam się idzie na szkole? On mówi, módl się, żebym wiarę zachował. Wiesz, to mądry człowiek jest, wiesz, jest tam, no, ma takie koncepcje, ja mu dawno powiedziałem, możesz nie być w tej denominacji, możesz się zawinąć z tej denominacji, załatwię ci w innej i będziesz tam miał sobie kościół i będziesz też żył, nie? Wiesz, tutaj jest takie przysłowie, wiesz, szkołę ukończyłem, wiarę zachowałem, więc trzeba zrozumieć, że to jest teoria, oni tam uczą teorii, tak? A praktyka jest zupełnie inna. To nie znaczy, że tam uczą złych rzeczy. Nie. Tam uczą dobrych rzeczy, tylko to są rzeczy niedotykalne jeszcze. Niedotykalne. Tak samo jak niedotykalną rzeczą jest nasza wiedza pod tytułem, że mamy się modlić o te dusze ludzi, tak? I mamy ich ewangelizować. To jest niedotykalne, jak my o tym powiemy teraz. To będzie dotykalne, jak my to będziemy robić. Bo dopóki będziemy o tym mówić, to nie będziemy mieli żadnych opresji z tym związanych. OK? Żadnych. Będziemy świetnie funkcjonującym kościołem, prawda? Który bardzo dobrze wie, że trzeba się modlić o tych ludzi i ich ewangelizować. Ale jak dojdzie do praktyki, to w praktyce będzie tak. Problem z czasem, problemy finansowe, rozumiesz? Kłopoty z dziećmi, problemy w relacjach. OK? Takie rzeczy się zdarzą. No jak to? To do której trwać będzie ta modlitwa? Ja mówię, no nie wiem, wiem, o której zaczynamy. Zaczynamy na przykład o 19, a o której kończymy? Pastorze, o której kończymy? Ja nie wiem, ale jutro do pracy pójdę. A jak byłeś w świecie i chlałeś całą noc i rano szedłeś na kacu, było dobrze? Było spoko. Ale pomodlić się do 4 rano jest ciężko, bo trzeba o 6 wstać. Co ci się stanie? Myślę, że coś ci się stanie? Co ci się stanie? Nic ci się nie stanie. Nic. Nic ci się nie stanie, jak o 4 skończysz modlitwę. Nic. Naprawdę. A o 6 wstaniesz do pracy. Nic. Po prostu nic. Ja nie mówię, żeby to robić codziennie. Chociaż zależy, jak się ruch poprowadzi. Ale teoria, a praktyka to jest duża różnica. Prawda?
Wiesz, jak można uklepnąć, by Panie, przynoszę Ci ten zgubiony świat. Możesz tak zrobić. I to też jest w porządku. W niebie są, kiedyś Bóg mi to pokazał, są takie wielkie czary modlitewne. Ogromne. Potężne, jakby cypany. Rozumiesz? I tam są zanoszone modlitwy świętych. Tak? I te Twoje stwierdzenie, Panie, przypominam Ci ten zgubiony świat. To jak najbardziej jest zaniesiona modlitwa, taką łyżeczką 5 ml. Dolałeś. Pewnie, że tak. Halleluja. Dobrze, że w ogóle to powiedziałeś. Dobrze, że w ogóle tak masz. Ale czymś innym jest, kiedy przychodzisz o 19 do kościoła i zaczyna się orka. I zaczynasz orkę. I stajesz i walczysz o miasto. I walczysz. I uderzasz jedną godzinę. Uderzasz drugą godzinę. Rozumiesz? Uderzasz trzecią godzinę. I rozrywasz bezprawne więzy na umysłach ludzi. I rozrywasz powrozy jarzma. Rozumiesz? I uderzasz. I uderzasz. Jak Eliasz. Jesteś w pozycji kobiety rodzącej. I rodzisz. 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 Ja byłem przy dwóch porodach u mojej żony. Żaden nie był fajny. Żaden nie był fajny z tych porodów. Moja żona krzyczała. Po prostu krzyczała. Jak Sara się rodziła. Jak zobaczyłem jej głowę, to Bóg do mnie powiedział. I widziałem tak, moją krzyczącą żonę, wychodzącą głowę mojej córki. Patrzyłem i Bóg do mnie mówił, i tak się będziesz do mnie modlił. A mówię, o Boże. Tak się nauczysz mówić. Wytłumacz to komu. Idź wytłumacz. Tak się modlić. Kiedyś jeden usługujący pojechał na narty. Nie jeździł zbyt dobrze na narty. Pastor takiego dużego kościoła. I był w momencie takiego przełomu się w kościele. Jechał na nartach i zorientował się w połowie stoków, że on niestety traci kontrolę i to narty go niosą. I wyrosło wielkie drzewo przed nim, on jechał w to drzewo i się zaczął modlić. Modlił się tak, jak się nie modlił nigdy jeszcze. Modlił się tak, jak się nie modlił nigdy jeszcze w swoim życiu. Ominął to drzewo, upadł, narty pospadały i Bóg do niego powiedział, chcesz przełomu? Będziesz teraz się tak modlił. Tak jak teraz, załap to. Ktoś powie, jakie to ma znaczenie? No wiesz, Charles Finney, człowiek, który miał największe sukcesy ewangelizacyjne od czasów apostoła Pawła, ponieważ po jego usługach zostawało nawet do 40% ludzi w kościołach. To jest ogromny sukces. Dzisiaj po przeciętnych ewangelizacjach jest od 3 do 8 ludzi, od 3 do 8%. Od 3 do 8% ludzi, którzy odpowiedzą na wezwanie do oddania życia Jezusowi, zostaje potem w kościele. Jak jest 8%, to się mówi o sukcesie w tej chwili. Charles Finney miał 40%. Ale Charles Finney na przykład miał takiego gościa, który był jego wstawiennikiem. I on miał taką służbę, bycia wstawiennikiem w służbie Charlesa Finneya. I ten człowiek jechał tydzień wcześniej do miasta lub wsi, gdzie Charles Finney głosić miał. On znał jego harmonogram, on był skonsolidowany z jego harmonogramem, on tam jechał i on się modlił. I jak przyjeżdżał do jakiegoś miasta, to było, wszyscy wiedzieli, że przyjechał wstawiennik. To nie przyjechał wstawiennik, którego nie było widać. Wstawiennik sobie wynajmował tam mieszkanie na ten czas i modlił się. I wychodził za miasto. I stał na rogatkach miasta i modlił się. I modlił się. Jedną godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Czasami stał w całej pieliśnie i się modlił. Było gorąco, było zimno, a jemu było gorąco, lał się z niego pot. A on ogłaszał słowo. Ogłaszał, to miasto będzie pańskie! To miasto będzie pańskie! I przyjeżdżał Charles Finney. I głosił słowo. I nawracali się ludzie. To była modlitwa. Jest różnica między taką modlitwą, a modlitwą Panie, miej dbałość o ten zgubiony świat. Ok? Jest ogromna różnica między teorią a praktyką. Jest różnica. Ale trzeba zapłacić cenę za taką modlitwę. Trzeba zapłacić cenę. Trzeba zapłacić cenę. Modlitwa, Panie, miej dbałość o ten zgubiony świat, jest bardzo dobrą modlitwą.
Tylko ta modlitwa nic Cię nie kosztuje. I ktoś powie, no przecież jest łaska. A ja? Najbardziej jest łaska. Nie ma żadnego problemu. Musisz zrozumieć jedną rzecz. Ty jesteś naczyniem Ducha Świętego. Amen? Jesteśmy jak naczynia. Jak rozumiesz? I teraz, żeby ten Duch Święty mógł prawidłowo przez nas działać, to On potrzebuje od nas współpracy. Stąd zapis w liście do Koryntian, że jesteśmy współpracownikami Boga. Bo gdybyśmy byli tylko stagnacyjnymi elementami, w których ten Bóg jest i my sobie tak jesteśmy, a Pan tak sobie działa, jak chce, wyciąga swoją łapkę z nas, rozumiesz, i coś tam robi, to by nie było zapisu, że jesteśmy współpracownikami. To słowo współpracownik to jest osoba współdziałająca, czyli działająca wspólnie. A więc Pan się poruszy tylko tak w tobie, jak poruszysz się ty. Pan się w ogóle inaczej nie poruszy. W ogóle się nie poruszy inaczej. W ogóle. I tam, jak sobie uklepniesz wieczorem i powiesz, Panie, przynoszę Ci ten zgubiony świat, to Pan się poruszy tak, jak Ty się poruszyłeś. Ok? I tą małą 5-mililitrową łyżeczkę dolejesz do ogólnej czaszy stawiennictwa. Ale jeśli sobie wyplujesz flaki, w cudzysłowie, jak Eliasz, tak? To spuścisz też na miasto. Jest ogromna różnica między uklęknięciem i powiedzeniem Panie, miej dbałość o ten zgubiony świat, a wypróciem sobie flagów. Wielka różnica jest! Wielka różnica! Byli różni prorocy w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu. Różni! Ale tylko niektórzy są opisani w Biblii. Wiecie, czemu są opisani niektórzy? Nie dlatego, że nie było innych. Byli! Byli! Ale! Weź przykład. Jest jakiś prorok A i prorok Izajasz. I Bóg mówi do proroka A i do proroka Izajasza tak. Idź i powiedz narodowi memu. Tak? I prorok A mówi tak. Pan powiedział, że jeżeli się nie opamiętacie, to ogołoci wasz kraj. I prorok A zawija się i idzie dalej do swoich spraw. I mamy proroka Izajasza. Prorok Izajasz rozbiera się do naga i przez 2 lata chodzi z gołym tyłkiem po Izraelu i drze mordę. Jest absolutnie skreślony. Pojechał ze wszystkim, co miał. Pojechał ze swoimi ambicjami. Pojechał z kulturą. Rozumiesz? Pojechał ze wszystkim. Rozebrał się i poszedł głosić. I tylko jego umieścili w Biblii. Proroka A nie umieszczono. Bo prorok A nie zostawił śladu. Takiego proroctwo było tą małą łyżeczką, którą znowu on wyjął z kubeczka Boga i zaniósł na ziemię. Ale to, co zrobił Izajasz, rozumiesz? To był wielki kubeł, który wylał. Kim chcemy być? Bo tym, kim chcesz być, taką cenę poniesiesz. Rozumiesz? Jan Chrzciciel, gdyby się dziś pojawił, to jest gość, którego zabiera pogotowie i zawożą go do szpitala psychiatrycznego. Jan Chrzciciel. On się, ja zawsze mówię, on, to mnie ujmowało, dlaczego to było tak opisane. Ubierał się w ogóle, ubrał się w skórę wielbłądziu, jakiś pas, jakieś rzeczy. Inaczej był ubrany niż on. Inaczej. Tak się chodziło o dawno temu. On tak był ubrany. On się odznaczał, on był inny. Rozumiesz? On prezentował coś. On prezentował coś. Jeremiasz coś prezentował. Wszyscy coś prezentowali przecież. Ezechiel coś prezentował sobie. To byli ludzie, którzy wszyscy położyli życie swoje. I przez nich mógł działać Bóg. Jest ogromna różnica między teorią a praktyką. Ogromna różnica przecież.
chcę, żebyście rozumieli te rzeczy, ponieważ chcę mówić o odwadze. Odwaga to jest postawa wobec niebezpieczeństwa, charakteryzująca się męstwem i dzielnością. Odwaga to jest postawa wobec niebezpieczeństwa, charakteryzująca się męstwem i dzielnością. Odwaga to nie jest brak strachu. Strach przychodzi do każdego człowieka. Do mnie przychodzi strach tak, że go czuję. Organiczny jest strach. Rozumiecie? Strach jest organiczny, często paraliżuje człowieka. Ja czuję strach, nie wiem jak wy. Ja potrafię czuć w swoim ciele strach, który przychodzi na mnie. Ale przestałem się z tym liczyć. Co mnie to obchodzi? Wyrzucaliśmy demony z jednej kobiety w takim mieszkaniu i potem wieczorem budzę się, znaczy w nocy budzę się i tak się boję, że aż się zdziwiłem. W ogóle tak się nie bałem, od kiedy się nawróciłem. Miałem taki organiczny strach. Ja się w ogóle bałem. Nie miałem żadnego racjonalnego powodu, żeby się bać. Po prostu leżę i się boję. Tak się boję. Mówię, o Boże, jak się boję i aż się trzęsę. Ale mi źle. W ogóle bym się gdzieś schował. Pierwsza myśl, żebym się gdzieś schował. Rozumiesz? Czuję w ogóle w ciele straszny lęk. A chce mi się siku. Jest ciemno. Mówię, nie wstanę do tej łazienki. W takim dużym salonie spałem. Agata tam sama spała w innym pokoju. Mówię, nie wstanę, bo się boję. Mówię, jak... Ale muszę wstać, mówię, o Boże, mówię. A w ogóle wiem wszystko, słuchaj, wiem wszystko. Przecież uwalniam ludzi od strachu, uczę i w ogóle ja wiem, jak z tym postąpić. Przecież ja wiem, że tam leżę i ja wiem. Przecież ja wiem, że strachowi przeciwstawiamy się przez śmiałe wystąpienie. Ja wiem, że ty nie zgromisz strachu. Ty możesz do niego coś powiedzieć, powiesz do niego kilka słów. Możesz powiedzieć, zamknij się, zamilknij, tak? Ale to jest chwilowe uderzenie, żeby on przestał do ciebie mówić, a teraz musisz wystąpić przeciwko niemu. Krótko powiedziawszy, zrobić to, co on ci proponuje, żebyś nie zrobił. Strach mówi, nie powiedz. A więc antidotum na nie powiedz jest powiedz. Strach mówi, nie idź. A więc co robisz? Idziesz. Boisz się, a idziesz. Łzy ci ze strachu napływają, a idziesz i to robisz. W ten sposób zwyciężamy strach. Ale ja to wiem. Ale się boję. Tu jest wiedza. Tak? A tu jest paraliż. Ale co robię? Wstaję przez wiarę. Bardzo bolesne jest życie przez wiarę. Wstaję przez wiarę. W ogóle się źle czuję. W ogóle nie słyszę, ani nie czuję w ogóle Bożej obecności. Jest mi źle. Okej, jest mi źle.